Ola Koźlek, ze mną jest Dawid Ambro. Cześć Ola, witam widzów. Jak po panelu emocjonującym twój przeciwnik w sumie, powiedzmy, że wykluczył jednego przeciwnika? No niestety, mój przeciwnik narozrabiał. Zamiast mieć problem do mnie, to miał problem do Rataja, więc no strasznie nie fart. No, stało się niedobrze, bo teraz Dzik został bez walki, Rataj z kontuzją, nie fajnie. No i jak to oceniasz takie zachowanie? Bo rozumiem friki frikami, ale tak jeszcze tydzień niecały przed walką nie jest to chyba zbyt rozsądne. No weź tak jak powiedziałem, no, konferencja niech będzie do tego, byśmy się punktowali tak naprawdę słownie. No, przyszliśmy tu porozmawiać, pośmiać się, komuś dogryźć, no ale jednak róbmy to słownie. No dzisiaj w ten sposób. Za tydzień będziemy się bić, już nie będziemy rozmawiać. No wszystko ma swój czas. Dzisiaj gadamy, bijemy się za tydzień. Masz taki niedosyt, że ty się przygotowałeś, napisałeś wierszyk i w ogóle, a twój przeciwnik jednak uderzał bardziej w kogoś innego? Widzisz, mój przeciwnik może już tak naprawdę pogodził się z przegraną i szuka sobie kolejnego rywala, punktu zaczepienia, więc wydaje mi się, że to właśnie było spowodowane tym. Ja z nim rozmawiałam i mówił, że on wie, jak ty walczysz, też, że jest od ciebie silniejszy, większy, a ty walczyłeś z większymi już od siebie przeciwnikami i wygrywałeś z nimi, więc nie jest to trochę takie zaprzeczenie? Myślisz, że jest zbyt pewny siebie? No, uważam, że jest zbyt pewny siebie, no ale każdy jest, jaki jest. Uważam, że nie ma zbyt wielu szans w tym pojedynku, patrząc obiektywnie na to zestawienie. Jestem bardzo dobrze przygotowany. Nie powinien mnie niczym zaskoczyć. Wiadomo, to jest sport, wydarzyć się może wszystko, aczkolwiek jego szanse oceniam na bardzo niskie. A powiedz mi, od kiedy ty wiesz o tej walce? Stosunkowo niedawno zostało to zestawienie podsunięte mi. Ja chciałem już wcześniej, proponowałem federacji ten pojedynek, ponieważ on zaczepiał mnie już jakiś czas, to na Instagramie, to na różnych innych wydarzeniach, czy to był High League, czy to był Fame. Więc stwierdziłem, że no fajnie by było jednak zrobić tą walkę, skoro tak bardzo szuka tej atencji, okej, okay, niech dostanie to, co ma, wynagrodzimy jego trudy, tak naprawdę już chyba z rok czasu starał się o tą walkę, a ja cały czas podchodziłem do tego raczej tak ignorancko. No ale stwierdziłem, że dobra, zróbmy jednak to, chcę mu wpierdolić, chcę mu pokazać, że no, że to jego gadanie to za mało na to, by wygrać. A z jakich federacji mieliście jeszcze propozycję tej walki? Tylko tutaj w Prime była ta propozycja, ponieważ ja już tutaj byłem podpisany. Wcześniej miałem propozycję z Klautu, walki na Klaucie na pierwszej edycji, ale to był inny przeciwnik. Jaki? Ja nie wiem, czy mogę zdradzać, ponieważ no, to nie doszło do skutku, więc... Może dojdzie. Nie wiem, zobaczymy, jakie tutaj federacja ma pomysły, aczkolwiek wiem, że tutaj najbliższe jakby pojedynki, które mogą na mnie czekać, no to jest właśnie Skowyra, jeśli wygra swój pojedynek, albo Jackiewicz, bo też jest tutaj w Prime. Właśnie, no bo ty masz trzecią walkę aktualnie w Prime i to nie kończy twojego kontraktu? Nie, ja mam nowy kontrakt. Odnowiliśmy teraz po dwóch walkach, więc ja mam jeszcze tutaj kilka walk do odbycia w Prime. Byłeś w Fame, byłeś w Prime, czyli ten Cloud jakby ci został, już miałeś tam przeciwnika i nie przekonało cię to, żeby jednak tam pójść? Jest ci dobrze w Prime? Stwierdziłem, że chcę tutaj w Prime iść po pas, mam dwie wygrane. Teraz myślę, że dopiszę trzecią wygraną i to ułatwia mi drogę pójścia po pas, który tak naprawdę jest u mnie w planach i wiem, że go zdobędę. A Dzik nie jest gdzieś na tej twojej liście? Dzik? Będąc teraz bez przeciwnika, ewentualnie mogę z nim stoczyć drugą walkę, jeśli włodarze federacji by chcieli. Ja z Dzikiem się lubię, więc to takie zestawienie byłoby może naciągane, tak to nazwę. No i duża różnica wagi. No ale tobie chyba to nie przeszkadza, bo ty wychodziłeś, Heitzman był przecież ogromny. No właśnie, problem w tym, że ja cały czas wychodzę do cięższych przeciwników. Myślę, że dobrze byłoby zrobić jeden taki pojedynek w swojej wadze, bym naprawdę mógł pokazać, co potrafię, bym bił się tak, jak w tym sporcie się biją zawodnicy, czyli w swoich kategoriach wagowych, by to jednak było
zestawienie równe. No a Marcin Wrzosek na przykład, bo on gabarytowo na przykład byłby chyba odpowiednim przeciwnikiem. No zgadza się, nawet do Marcina Wrzoska kiedyś byłem przymierzany. Nawet kiedyś Marcin Wrzosek w wywiadzie mówił, że Dawid Ambro to byłby dobry przeciwnik dla niego, że obserwuje mnie w social mediach. Jak najbardziej ja na taki pojedynek byłbym na tak. Wy jak siedzieliście na konferencji, to jakby ta cała wasza lewa strona była team Skowyra, a druga chyba wręcz przeciwnie. I z czego wychodzi to, że wy jesteście tak za Dominikiem w tym jego starciu? To tylko tak o było. Raz, że to, że siedziałem obok niego, myślę, że to było tak spowodowane tym, że byłem team Skowyra, a nie team ten drugi, bo zapomniałem jak on się nazywa. The Bestia. The Bestia, a Hellboy, The Bestia, krzywy ostre, ale chłopaki mniej, krzywy tylko. Dominik, sympatyczny gość, fajny chłopak, więc raczej tutaj sympatyzuję z nim niż z jego przeciwnikiem. Paweł Tyburski powiedział w jednym z wywiadów, że ty jesteś w takiej formie, że zdołałbyś pokonać Kasjusza aktualnie. Czy ty się z tym zgadzasz? Uważam, że tak. Myślę, że w małych rękawicach, nawet w boksie dzisiaj mógłbym wyjść do Kasjusza i uważam, że moje szanse byłyby duże. Czyli uważasz, że w sumie jakby po tej przegranej z Dominikiem Zadorą Kasio już tak zaczyna spadać i dajesz mu jakieś szanse w ogóle teraz w pojedynku z Pawłem? Myślę, że może nie Kasjusz spada, tylko jego notowania spadają, bo Kasjusz jest cały czas te same umiejętności, aczkolwiek no, przegrana jakby zdetronizowała go z fotelu króla. Teraz walka z księżniczką. Uważam, że księżniczka właśnie jest w takiej formie, że powinien bez problemu poradzić sobie z Kasjuszem w małych rękawicach, więc... No, jakby nie było, ja poprzez wygrane idę do góry, Kasjusz poprzez przegrane spada, więc może któregoś razu się spotkamy gdzieś tam. Był troszeczkę nade mną. Ja po przegranej z nim, no niestety moje notowania spadły i byłem poniżej, aczkolwiek no, jak ja będę szedł w górę, a on będzie leciał w dół, to będzie nam się łatwiej spotkać. Może jeszcze kiedyś będzie to droga kolizyjna, nie ukrywam. W małych rękawicach bardzo chętnie z Kasjuszem bym wyszedł. No. I byłby to main event? Super, super. Jestem bardzo chętny, bardzo zainteresowany takim zestawieniem i myślę, że byłaby to dobra walka. Jestem w formie, tak jak powiedział Tyburski, więc myślę, że dalibyśmy dobrą walkę. Konferencje również nie byłyby nudne. Jasne. Dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia. I dziękuję, żeby nie zapraszać.